Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi bardzo ważne rzeczy do Nikodema. Mówi o tym, że kto narodził się z Ducha Świętego, kto prawdziwie żyje z Bogiem, jest nieprzewidywalny, ponieważ sam Bóg jest nieprzewidywalny. Duch Święty wieje tam, gdzie chce, tylko szum Jego słyszysz. Widzisz owoce, widzisz, że działa. Widzisz, że drzewa się poruszają, ale nie widzisz wiatru. Nie wiesz, skąd przychodzi, nie wiesz, dokąd podąża. Widzisz tylko działanie tu i teraz, ale jest nieprzewidywalny. I poddanie się w wierze Bogu, który jest nieprzewidywalny, sprawia, że moje życie też takie się staje. Że ja nie wiem, co będzie jutro. Nie potrafię zaplanować tego, co będzie za 5-10 lat. Daję się do dyspozycji Boga. Niech On mnie prowadzi. Też to jest bardzo istotne w rozeznawaniu drogi życiowej, w rozeznawaniu woli Bożej. No jak sprawdzić, czy ja idę dobrą drogą? Właśnie po owocach, po tym poruszeniu drzew, po tym, jak Duch Święty działa tu i teraz. Miej oczy szeroko otwarte, bo nie ma innej opcji, żeby rozpoznać, czy coś jest wolą Bożą, czy nie, żeby wcześniej przewidzieć, odkryć zamysły Boga. Bóg mówi, po owocach poznacie. A owoc pojawia się wtedy, kiedy najpierw przychodzi działanie. Więc nie można do przodu czegoś przewidzieć. Trzeba w coś wejść, trzeba zaufać, a później badać poruszenia swej duszy, badać swoje sumienie, badać owoce, czy były dobre, czy złe. I dopiero wtedy rozpoznajemy, czy idziemy dobrą drogą. Jeżeli nie, jest czas na nawrócenie, jest czas na weryfikację swoich decyzji. Dlatego miejmy wielką wolność jako ludzie wierzący. I nie chcemy wszystkiego planować do przodu, bo po prostu się nie da. Jako chrześcijanie musimy się pogodzić z tym, że nasze życie będzie nas zaskakiwało, bo sam Bóg, który jest w naszym życiu, ma taką naturę. Bóg jest Bogiem niespodzianek. Bóg jest nieprzewidywalny, jak wiatr. Nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Nie wiesz, jaki będzie twój jutrzejszy dzień. Ale będąc w tym powiewie ducha, wiesz jedno, że krzywda ci się nie stanie. Dlatego zdajmy się na Pana Boga. Ufajmy Mu bardzo. I rozeznajmy wolę Bożą, patrząc tu i teraz na owoce twojego życia, na owoce twoich relacji, na owoce twoich wyborów. Po owocach poznajemy. Niech Pan Bóg nas wszystkich tak prowadzi, abyśmy z łatwością i uległością poddawali się temu powiewowi Ducha Świętego i nie mieli spiny, jeżeli chodzi o planowanie naszego życia. Żyjmy w prawości, w miłości, patrząc na owoce swego postępowania i dopiero analizując te owoce, rozeznawajmy, czy idziemy w dobrą stronę, czy złą. Miejmy zawsze pokorę zawrócić, jeżeli się okaże taka potrzeba, bądź być wiernym, jeżeli zobaczymy, że idziemy drogą, którą sam Bóg nas prowadzi.